Cześć, tu Bob Budowniczy. Dzisiaj ja będę robił wasze wyzwania, a jeżeli wy macie jakieś wyzwanie dla mnie, to napiszcie je w komentarzu pod filmem. Dobra, wsiadaj pan i jedziemy. Gdzie? No jedziemy, bo żniwa są, trzeba kosić. U mnie jeszcze nie. No skąd? Wskakuj pan, jedziemy. Są kluczyki? Są! No jedziemy. No jedziemy na żniwa. Bo mi traktor potrzebny, ja oddam. No ale ja oddam, za ile? 2 godziny? Dam panu worek pszenicy za to. Worek pszenicy dam za to. No za pożyczenie. Panie, ale co pan szkodzi? Tak stoi, tak się przyda na coś. Przyjadę, widzę sprzęt elegancki, co mi trzeba, traktor. Nie da rady, no pożyczyć chciałem. No to ja mogę pojechać, ale nie on sam. Nie, no to ja będę kierował, pan będzie na przyczepie. Tak, no na pewno. Ojo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 j
Robi sobie krobinat, nie ma kiedy zjeść. Powiem pani, że to jakaś masakra, aby wydoić człowieka, aby się zarobił. Praca to modlitwa. Bym powiedział, że to bardziej u mnie wygląda jak droga krzyżowa. A u mnie nareszcie przerwa jest. To trochę przerwy się przyda przecież. Od czasu do czasu. Trochę cementu jeszcze zostało z budowy, to się weźmie, zje. Trzeba sobie jakoś radzić w życiu, nie? No. Trochę. Trzeba jeść, żeby mieć siłę, to trzeba jeść. No nie ma nawet kiedy zjeść, no taka robota jest. Klej, piach, cement. Wapno, woda, leje się, to wszystko pęcznieje, bo od wapna to kości podobno zdrowe są. Dlatego nam każą wapno jeść, to ja tak... Chcesz trochę? Nie, chyba się tym razem nie skuszę, nie? Chce pan trochę? Nie, dziękuję. Trzeba jeszcze kielicha, żeby puszczać. Zaczyna się robota, ze szklanki na stół, 0,7 i dopiero idziemy pracować, bo tak to się... Robota nie idzie, wszystko krzywo wychodzi. Ale chomiłem. Dziękuję. To jest najlepsze pożywne. Każdy lubi to, co lubi. O kurna, ale krzywo. Worek cementu poproszę. Nie ma. Ostatnio byłem tutaj, to mi dawali. Był u nas worek cementu? No tak. A skąd? No pani mi dała. No tak, na budowę. I powiedziała tu taka pani, że kiedy chcę, to mogę przyjść i sobie wziąć, bo tu zostało im. No tak. Gdzie tu cement u nas? No ja wiem, może ciastka piekliście i zostało trochę. O, młody! Ono tu jest. Ty byś skoczył do sklepu o tam i wiadro fazy byś przyniósł. Które? O tam sklep jest, o, i wiadro fazy, żeby pożyczyły. Wiadro fazy. No jak to nie jest co faza? A tam ci dadzą, tam jest ten... Widzisz, o tutaj tak, tam mają wiadro fazy. No, okej. Okay. No, to dzięki. Tam pójdźcie i ci dadzą wiadro fazy, powiedzę od Mariusza. Oni będą wiedzieć, no. I co? A, nie. Dobra, to już później se załatwię, ale dzięki, tak. Ale to było dzięki. Tam, gdzie... Dzień dobry, wapno jest? Wapno, czy jest? Ale w takich 10-kilowych workach? To chyba nie... Nie tutaj. Nie wiem, chłopaki powiedzieli mi, że tutaj. Chyba sobie z pana żarty zrobili. No jak? Chyba w budowlanym. Nie, powiedzieli, że wapno w aptece. Tylko żeby w 10-kilowych workach.
Nie, naprawdę, chłopaki mnie wysłali. Co pan powie, że chwilowo zabrakło? A wiaderka fazy nie kazali przynieść? Kazali, ale to do spożywczego. Możemy zacząć budować. A co budować? Naszą wspólną przyszłość. Nie, dzięki, ja mam przyszłość, ale... Jaką masz przyszłość? Swoją, z chłopakiem mam. A to jestem dobry w rozbiórce i mogę zburzyć tą ścianę. Po co to zburzać? Która stoi między nami. Nie. Bo to musi być most. Do twojego serca. Ojej. Drewniany. Żeby jak coś... Nie, lepiej drewniany, bo później jak go trzeba będzie spalić za sobą mosty, to co? Betonu nie trzeba palić. Beton no jest tak. Mocniejszy, to miłość jest trwalsza. Budujemy to wspólną przyszłość, czy nie? Kurde, ciężkie pytanie. Co ja mam odpowiedzieć? No tak, albo nie. Budujemy tą przyszłość? Budujemy. O. No i to mi się podoba, konkretna odpowiedź. To z... Dziękuję. Możesz wziąć, schować sobie. Będziesz miał ewentualnie drugie śniadanie. Możesz na początku trzymać. To idziemy tam. Prawie jak malarska, tylko większa. Dzień dobry. Słyszałem, że tapety nakładacie, słyszałem. Wysłali mnie, żebym kupił tapety trochę. Na konto o buzi, rozumiem. Makijaż, o to pan mówi. Nie, tapety na budowę. Aha, wyglądała na to, że się sprzedawał tapety na budowę. A ja wiem. Powiedzieli mi, że to w kosmetycznym to podobno tapety nakładają i żebym przyszedł, że to kupił. Na gębę masz. Na gębę. A. Na gębę. To mi jeszcze nie trzeba. Nie? Niech pan powie, że nie mamy, że tapety nie mamy, ale mamy lewe prosiaki do sprzedania. To nie wiedziałem, że państwo też masarniczym robią. Dobry, powiem pani tak, tamten budynek i o tamten, to ja budowałem. Super, gratuluję panu. O, dziękuję bardzo, tymi ręcyma po planie jeszcze jeździłem. Jeszcze na drugą rękę gratuluję. O, dziękuję. No, dzień dobry, powiem panią tak, ten budynek, tamten, to ja budowałem, tymi ręcyma. Tyle żeśmy go budowali, że czasem też oczy bolały od patrzenia, jak inni robią. Ten budynek, tamten. Tamto wszystko ja budowałem, no. Tymi ręcyma. No jak? No podawałem na przykład kolegom flaszkę. Tak? No tak, a oni robili za mnie. Co pani wyobrazi, ja żem budował go. Teraz pan będzie mieszkał. W życiu bym w takim budynku nie zamieszkał, co ja budowałem go. Tu, no bo to nie wiadomo, kiedy to się zawali na głowę. Pani wie, co tam się działo? Cegłę to na mąkę z wodą żeśmy murowali. Jak się pani podoba? No bardzo ładnie. A ja tak mówię, że tak byle jak było robione. Czego? No bo no. Tak robiliśmy, bo no tak powiem na pół trzeźwo. A, no tak, no i dlatego musiało tak być. Jak się pani te kształty podobają? Nie, no, proste i oszczędne w formie. No tak, bo to takie dla kobiet, bo kobiety podobno skosy lubią jak są. Ma pan rację. Natomiast takie bryły no też mają swoje, wie pan, nowoczesne jakieś znaczenie. No? Ja wolę takie bryły bardziej wypukłe takie. Aj, to ja wiem, każdy mężczyzna woli. Kto te płytki układał? Ale krzywo. Źle? Ło! Szkoda gadać. Zobaczyłem z ulicy, mówię, wejdę, spytam się, bo kto to był? Dzisiaj fachowcy, proszę pana. Kiedyś coś takiego robiłem. Może to nawet ja robiłem? Dobry, pan sam budował to? Nie. No widzę właśnie, pani, co to za fachowiec tak robił? Krzywo, ściany, wszędzie po kolei jak patrzeć. Tu w ogóle to nie pasuje. Szyby to też. Wszystko, spartolona robota. To nic z tego nie będzie. To nic nie może być. Cześć dziewczyny. Słuchajcie, potrzebuję takiej kobiecej porady. Szef mnie wywali z roboty, jak się tego nie nauczę. A powiedział, że tylko kobiety mi to mogą doradzić. No, jak się tą szpachlę nakłada? Tak. A ja nie wiem. No, podobno, że to kobiety wiedzą. Możesz zademonstrować. Naturalne. No trzeba taki. Ale no to pokaż. Ja nie umiem. Ja nie takimi narzędziami. To nakłada. Się nakłada i się jakoś tak, wiesz. No tak? No ja nie wiem, czy tak. Tak i się później. A to co nałożyć tym? No nie wiem, no co trzeba. Zaraz. O nie, 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 nie. Że akurat wlazłem ostatnio. Nie, 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 nie. Dobry. Panowie, to trzeba zostawić. Ja od jutra z wami zaczynam pracować. Słyszałem, że taka tradycja jest, że...
flachę trzeba przynieść. To przyniosłem. Rozpracujemy i dopiero będziemy robić. Walniemy? Dajcie znać, która ze sceną się najbardziej spodobała i czy chcecie więcej przygód Boba. Jeżeli tak, to zostawcie też łapkę w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Nie mam w sobie zła!